Marley, czy wszystko w porządku? Nic ci nie jest, ale nie możesz się postawić na koła? Już dobrze. Tom Holownik na pewno ci pomoże. Dziękujemy, Tom! Wow, ale jesteś teraz brudny. Tom, myślisz, że mógłbyś go umyć? Dobrze, zatem jedźmy do twojej myjni! Masz rację, mały Tomie. Mamy tutaj bardzo ciekawy zapach. Myślisz, że to Marley? Marley, czy ty kiedykolwiek się kąpałeś? Marley, to bardzo ważne, żeby utrzymywać czystość. Cóż, tym razem nie ominie cię kąpanie. Od czego zaczniemy, Tom? Wanna? Doskonale. Okej, Marley, wiesz co robi? Marley, wyglądasz od razu czyściej. Wciąż śmierdzi? Mały Tomie, mógłbyś przynieść nam pudełko zapachowe? Co użyjemy? Odświeżacza powietrza? Masz rację. On nie będzie wystarczająco mocny. Myślę, że to też nie pomoże nam. Tak, to jest to. I co podziałało, chłopaki? Co takiego sprawia, że Marley tak cuchnie? Marley, otwórz drzwi. O nie, mamy tutaj śmierdzący ser. To pewnie przez to mamy tutaj ten zapach. Marley, jak długo trzymałeś u siebie ten ser? Od świąt? To było miesiąc temu! Nie sądzę, żeby był teraz dobry do jedzenia. Wygląda bardzo nieciekawie. I co z nim zrobimy? Jest tylko jeden sposób, żeby się pozbyć tego problemu. Okej! I co teraz z tym zrobimy? Wystrzelimy go w przestrzeń kosmiczną? Chciałby to zrobić, Marley. Wow, on naprawdę poleciał.
Dziękujemy wam za pomoc, moi przyjaciele. I Marley, pamiętaj, żeby utrzymywać czystość. Do zobaczenia wkrótce! Hej, Penny! Wyglądasz dzisiaj na bardzo zadowoloną. Gdzie lecisz? Po prostu sobie latasz? Ale to miłe. O nie, wygląda na to, że tam jest pożar, Penny. A Frank jedzie go ugasić. Dokąd lecisz, Penny? Nie sądzisz, że nie jest to bezpieczne, żeby latać wokół ognia? Myślę, że powinnaś być bardziej ostrożna. Uważaj, Penny! O nie! Penny, wszystko w porządku? Ale jesteś brudna. Powinnaś pojechać do myjni Toma. On cię na pewno umyje. Hej, Tom. Penny, samolot. Chciałaby, żebyś jej pomógł. Czy może wylądować na twoim podjeździe? Penny niechcący przeleciała przez dym z pożaru. Myślisz, że mógłbyś pomóc jej się wyczyścić? Doskonale! Penny, leć za Tomem! Okej, Penny, czy jesteś gotowa do mycia? Zaczynajmy zatem! Co teraz, Tom? Ach, widzę. Wow, Penny, znowu jesteś czysta. Teraz powinnaś się wysuszyć. Czy jesteś gotowa do następnego lotu, Penny? Jak się teraz czuję? Czujesz się, jakbyś latała? Zobacz, jesteś sucha! Tom, czy sądzisz, że Penny jest wystarczająco czysta? Masz rację. Wygląda na czysto, więc jest! Dziękujemy ci, Tomie! Doskonała robota, Tom! Następnym razem trzymaj się z dala od pożaru. Do zobaczenia, przyjaciele! O nie, tylko spójrz na te wszystkie płonące drzewa! Całe szczęście, Hector już to jest, żeby je ugasić! Doskonale! Zostało tylko jeszcze jedno, Hector!
Ale się narobiło! Tu jesteśmy, Hektor! Jedź za Tomem! On jest królem czyszczenia pojazdu! A więc, Tom, od czego zaczniemy? Doskonale! Masz tu sporo metod czyszczenia. Najpierw musimy zeskrobać z Hektora cały ten smog! Gotowy na czyszczenie, Hektor? Fajnie! Wow! Ledwo ci widzę w tych bąbelkach! Ciekawe, co to będzie robić. O, wow! To czyści buźkę! Będziesz taki czysty, Hektor! I co teraz, Tom? Oczywiście! Spłukiwanie! Już jesteś prawie gotowy, Hektor! Teraz tylko obmyjemy cię wodą! Wysuszymy i będziesz jak nowy! Udało ci się, Tom! Hektor jest teraz najczystszy! Nie zapomnij o swoim prezenciku, Hektor! Gotowy do powrotu do pracy? Pato, dziękujemy ci za twoją pomoc! Hej, Hektor! Sadzisz nowe drzemka? Cóż za świetny pomysł! Tak, Hektor! Całe szczęście, że już wszystko w porządku! Do zobaczenia później! Hej, Amber! Dokąd się tak spieszysz? Cała jesteś upackana w jakimś brudzie! Co takiego? Jadłaś naleśniki z curry i przypadkowo ubrudziłaś się syropem? Cóż, wypadki się zdarzają. Każdy czasem jest niezdarą. Lepiej szybko udajmy się do myjni samochodowej Toma. On cię na pewno oczyści. O, wygląda na to, że twój syrop przykleja wszystkie śmieci, które latają po mieście. Na szczęście już jesteśmy. Myjnia samochodowa Toma! Tom słyszał twoje syreny z daleka, Amber. I zgadza się, że potrzebujesz szybkiego mycia, a potem wrócisz do swoich naleśników. Od czego zaczniemy, Tom? Woda pod ciśnieniem, żeby usunąć te śmiecie? Śmieci już nie ma, ale teraz musimy umyć ten syrop po naleśnikach.
Mówisz, że Tom powinien użyć dodatkowego płynu? Masz rację. Jako ambulans musisz być perfekcyjnie czysta. Dobry pomysł, Tom. Użyj swojej wyjątkowej gąbeczki na Amber. Doskonale. Działa perfekcyjnie. Zmyjemy z ciebie każdą kropelkę syropu, Amber. Czy masz coś jeszcze specjalnego do czyszczenia, Amber, Tom? Te mydełka wyczyszczą cię na błysk, Amber. Bardzo przyjemne, prawda? Okej, a teraz pozbędziemy się tych śladów. A co teraz, Tom? Jesteś gotowa, Amber? Czy to łaskocze? Spłuczmy teraz te bąbelki. Wiatraki cię wysuszą. To bardzo relaksujące, prawda, Amber? Czy to już wszystko, Tom? Skończyliśmy czyszczenie, Amber? To dobry pomysł. Wypolerujmy ją, tak żeby błyszczała się w słońcu. Wow, Amber, wyglądasz jak nowiutka, a do tego błyszczysz się jak diament. Tylko uważaj na ten syrop. Amber wygląda fenomenalnie, Tom. Dziękujemy ci za pomoc. Haha, Tom mówi, żebyś uważała na ten syrop, bo może znowu cię przykleić. Pa, przyjaciele, do zobaczenia! Świetna robota, Krzysztofie! Nowy chodnik wygląda idealnie! Wygląda na to, że musisz teraz udać się do mini, żeby się oczyścić. Jesteś cały brudny od cementu i piasku! Ruszajmy! Wygląda na to, że ktoś potrzebuje dobrego szczotkowania. Teraz twoja kolej. Dalej, Krzysztof. Jest bardzo brudny po dzisiejszej pracy, Tom. Od czego zaczniemy? Najpierw spłuczemy cały kurz wodą pod ciśnieniem.
To musi być bardzo przyjemne. Kurz schodzi razem z wodą. Kiedy miksujesz cemen, to na pewno się bardzo kurzy, czy to? Co teraz, Tom? Światła. Dobry pomysł. Bez nich nie możesz prowadzić w nocy. Proszę bardzo, od razu lepiej. Co następnie? A teraz czas na mydełko fa. Dzięki temu pozbędziemy się tych ciężkich brudów. Teraz szczotkowanie, prawda, Tom? Szczotki są mocniejsze od gąbek. Idealne na te kawałki cementu. Szczotkujemy, szczotkujemy! Teraz wszystko spłuczemy. Dobrze. Pora teraz wysuszyć naszego przyjaciela. Czy to już wszystko, Tom? Krzysztof jest gotowy. Dobry pomysł. Użyjemy dezodorantu, żeby ładnie pachniał. Dzięki temu zapach cementu zniknie na jakiś czas. Wow, Krzysztofie, wyglądasz i pachniesz tak dobrze! Dobra robota, Tom. Dziękujemy za wszystko! Bawcie się dobrze, moi przyjaciele! I do zobaczenia w następnym odcinku!